Szymon, widzowie, witajcie z tej strony Karol, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałem powiedzieć, że Janko Muzykant to Janko Muzykant, który narodził się w roku 1999 przed naszą erą w Jerozolimie. Więc wychodzi na to, że powiedziałem to już nie wiem który raz. Jakieś auto niepotrzebne przejeżdżają, ale ja to mam. To co na D się zaczyna. Enoros! 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 Mam nadzieję w ogóle, że wam się bardzo spodobała moja nowa piosiunienia. A czy nie wiem, czy to zmieniłeś, tak co powiedziałem, bo tak dziwnie powiedziałem, czy piosenka. W zasadzie dzisiaj nie wiem. Ty! No dobra, dzisiaj się możemy przejść do bazy. Tak, do bazy się dzisiaj możemy przejść. Sonina! Mała psina! Muszę też oczywiście powiedzieć, że po prostu to chciałem powiedzieć. Teraz się zabieramy powoli do bazy. Subskrybujcie i łapujcie kanał, bo lecimy po dużo subów. Nie wytrzymam. Zaś ty! Jajcowatego. Co? Nie. Dobra, niech się zamknie. Chyba nie to zeżyli. Będzie siedział. Kurde, na boisku siedzi i zagra w Pokémon Go. Takie głupie. Normalnie gra dla pierwszoklasisty. Normalnie bym mu zasadził kopa, to te Pokémon Go mu wypadły z tego telefonu. Nie może grać coś normalnego, na przykład nie wiem. Co pomyślmy, widzowie? Na przykład Janko Muzykanta nie może grać. Nie, no dobra, żartuję. Jakieś czołgi nie może grać. I strzelanki. Wiem, że on jest w podobnym wieku do mnie. Może rok młodszy. Nie, chyba w tym. Nie, on jest nawet w tym samym wieku co ja mam. I gra w Pokémon Go, to jest gra dla dziedzisiów. Znaczy tak ja uważam, może ktoś uważa, że to jest normalna gra i może to być na jego poziomie, ale dla mnie to jest gra dla dziedzisiów i tak będę ją oceniał. Serio ta gra. Nie ma dużo rzeczy, nie ma jest dużo warta. Chwilkę wam pokażę bazę. Taką są czystą bazę wam chcę pokazać. Ała, muszę to wejść. I uwaga, teraz wam pokażę, jak do tej bazy dojść. Dobra. Tutaj nie jest zbyt komfortowe przejście. Trzeba wyminąć się roślinki. Ała, i pokrzywy do tego. Nienawidzę tego przejścia, widzowie. Jako, ała, nienawidzę. I trzeba uważać na kleszcze, które w każdej chwilce mogą dziabnąć. Ała. I pamiętajcie o subskrypcji kanału, bo to jest bardzo ważne. To mnie motywuje do nagrywania. Ja chwilkę wam pokażę bazę. Ała! Już jestem przy bazie. Uwaga, czy jesteście gotowi? Jak wam to pokażę, to się zesmolicie. Uwaga. Może wam się podoba. Co to jest, kurde? Taki pierun zaklęty. Pierunie zaklęty, o. Se mogę usiąść. O. A ja tu nie mam oparcia, o Boże. Nie, że tu mam krzesło, które jest do bani. A tu jest. Powiem. Ten stół wygląda całkiem prowizorycznie. Ta skrytka. A skrytki wam nie chcę pokazywać. Ale pokażę wam krzesełko. Ze chwilą mówiłem o kleszczach i właśnie miałem je taką na sobie, więc. O, serio, trzeba na nie uważać. Dobra, już wychodzę, bo. Oczywiście, jakby się przydało komuś wiadro, ała, też jest. Jakby ktoś pragnął mieć wiaderko tutaj. O, amunicje chyba są jeszcze chwilka. Kurde, ktoś się zapchał czymś. Nie wiem, czy to jest tak chowane jako zatyczka. Kurde, kto je tak zapchał? Chwilka.
Da steht gerade auch ein Balkon, der ist. Mit dem Schwienst, wo das ist. Und jetzt, meine Kulatschka. Aber gut, so ist. Ja, kein Schien hat auf dem Kulka, jetzt wird nach. Ty! Ktoś mi tu amunicję do z bazy. Kurde, kolejnego kleszcza miałem. Widzicie, ile to jest kleszczów? Tu są dwie nowe kuleczki, jakieś inne kolory. Jedna srebrna i jedna. Czyli, że skrytki mam. Nie wiem, czy się. No, tu jest ten klesz, nie wiem. Trzeba go chyba. Chwila, bo zaś mi to chyba chodzi. Wiedziałem, no, na plecach nawet mam kleszczu. A tych jest dosyć dużo, a ja na szczęście oglądam. Ty, co tu robi łopata? Łopata tu jest. Widzowie, widzicie tą łopatę? Ała. Trzeba walnę w ten stół, żeby zabić kleszcza. Uwaga! Kurde, żyje! A masz! A jest ten kleszcz? Gdzie jest ten kleszcz? A, rozmaściłem go. Dobra, zmaszczony jest. Walczy łopatą, bo klerzy zna łopacie, chcę go bardziej spłaszczyć, bo nie ma jednak z niego plany na łopacie. Nie ma kleszcza już. O kurde, styropian mi się rozwalił. Trudno już. Trudno, teraz muszę wyjść z bazy. Wyjście jest bardziej trudne. Kamerę jakby. Ty wiesz, normalnie ten telefon sobie zaczął mi latać, z tego co widzę. Są tu bardzo zdrowe grzybki. Widać muchomorki. Muchomorki, jak chcecie, to mogę was poczęstować muchomorkiem. Nie no, żartuję. Nie chciałbym otruć swoich widzów. Ui. Dobra, dalej trzeba wyjść inną stroną oczywiście. To też jest muchomorek rozwalony. Może byście chcieli się jednym poczęstować. Nie no, żartuję. Ja bym się chętnie poczęstował, ale ma szlaki. Ała, ma szlaki, no. Pierunie zaklęty. Ała, pierunie zaklęty. I wiesz, to jest z bazy, idę przez kawałek ścieżki. No i całkiem dobra sprawa. Film będzie dłuższy niż 7 minut, nawet będzie też 10 znowu gdzieś. Więc sorka, że będzie dłuższy, ale tylko przez bazę przechodziliśmy i widzicie, jak to długo trwa. Zacząłem nagrywać obok domu, skończę nagrywać obok domu, więc no. To chyba będzie takie 10 minut. Znowu. Ale mnie. Pewnie jeszcze jednego kleszcza będę mieć na sobie, ale. Cóż. Walić naprawdę. I pewna osoba mi zadała pytanie. Na tym, ała. Na Twitchu. O, nie no. Nie na Twitchu, tylko na Facebooku. Oczywiście wszystkiego są linki w opisie. Co to jest? Dlaczego nie nagrywać na kanale Kamil Games? Jakby na to odpowiedzieć? Nagrywam dlatego, że czamowość to czamowość. A z tej czamowości się dzieje czamowość. A tak na serio. Odpowiedź. Nie mam zbyt czasu na nagrywanie przed kompem, bo teraz jest nauki dosyć dużo. Ale może dzisiaj się coś pojawi. Jeszcze jedno, dlaczego robić bezsensowne edity? Bezsensowny? Co nie jest bezsensowny? Bezsensowna to jest twoja stara typie. Ta osoba, która to napisała, to dobrze wie. Że ma swoją starą bezsensowną. Nie był ten edit bezsensowny na kanale Kamil Plus. Kto tak uważa, jest bezsensowny, jest głupi. Tyle. Normalny se tak, taki edit editowy, no. To są edit, który jest editem editowym. Taki edit do Neona. Na pewno
Jest kilka osób, które też bardzo lubię jakieś youtubery. Ja na przykład lubię Neonu, to zrobiłem dla niej body. To proste, mi się wydaje. Wydaje mi się też, że proste jest to, żeby się nie hejtowali, tak jak jedna osoba mi napisała na TikToku, za to teraz serię na TikToku. I ktoś napisał, jesteś głupi, a nie rośnie. A muszę do tego odnieść, no. Czy jestem głupi? No tak średnio bym powiedział, bo jestem w miarę mądry, skoro średnie oceny moje to takie, zależy jaki przedmiot. On się tak zgodzi z czwórką. To jest taka średnie oceny. W kilku przedmiotach, jakby oceny były biologię, geografię, matematykę, angielski, polski, te trzy najważniejsze przedmioty, to wychodzi mi tak, jakby wszystkie na raz liczyć, to taka czwóreczka. Nawet bym powiedział plus. Polski, angielski. Jest gidi, geografia tak średnie, tak mniej trochę. Ale z tego filmu to już na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawiajcie suby, lajki. Pa, pa.